Siemaneczko, tu Szakal z tej strony, witam Cię na moim kanale i lecimy dalej z szybkimi rozpakami, quick unboxingami w ostatnim grudniowym, totalnym wypasie bestii ogromnej. Następnym akcesorium będzie dodatkowy bajer, który dokupiliśmy, czyli OC Panel od Asusa z serii Republic of Gamers, OC Controller, OC Command Center. Zajrzyjmy do pudełka, co tu w sobie ma. Zaklejka trochę wystaje poza, możesz sobie obejrzeć pudełeczko. Tu jest okienko, widać co jest w środku. Pokaż kotku co masz w środku. Trochę featureów, wpisów na pudełku. Kodzik, jakby ktoś chciał sobie zanabyć takowy do płyty. Pamiętajcie, płyta musi być roga, bo jest na płycie specjalne złącze. Dzięki któremu to ustrojstwo będzie działało. Z czego się składa? Z folii, z czujnika, który można ustawić tak albo tak, zależy jak będziesz chciał go sobie zamontować. Jest specjalny kabelek, jest montaż, jest wersja do obudowy, tak jak mówiłem, możemy sobie to zamontować. Przepraszam, tak? Czy tak? Nie tak, odwrotnie, nie tak. Schodzę. Tak. Tak, możemy zamontować w obudowie, albo możemy to sobie zostawić. Tutaj, o, tu jest fajna klapka i może sobie stać obok komputera. Dodatkowo mamy Safety Information, OC Panel Quick Start Guide i tak naprawdę to wszystko, tu żadnych sterowników nie ma. Jak będzie coś potrzeba, to sobie dociągniecie. Kabelek bardzo fajnie opleciony, bardzo gruby. Kabel możecie sobie wejrzeć. Dość długi, można go tak podłączyć, żeby... O, może pokażę jeszcze bliżej, jak to wygląda, taki bajer. Można tak przekręcić. Przyciski. Rok tutaj się otwiera i tutaj macie dodatkowych parę bajerów, feature'ów do podłączenia dla hardkorowych overclockerów. Tutaj mamy złącze, zasilanie SATA i sygnałowe na płyty. Tu klapka, tak, którą pokazywałem. Jest tabliczka z kodem. Jakby ktoś chciał, to nie wiem czy załapie, załapie. O. Tak wygląda. No i jeszcze kieszonka do zamontowania. Teraz włożymy, to tak się prezentuje. Także to by było na tyle. Rozpakowywaliśmy OC Panel z serii Republic of Gamers dla ekstremalnych overclockerów. Fajny bajer, fajny feature, naprawdę fajna zabawka. No i co? To by było na tyle. Dzięki za uwagę. Cześć, Szakalat.